Ach, komputerku, miałeś być głównym tematem tego odcinka. A ty co, focha mi strzelasz? Cześć, dzisiaj sobie sprawdzimy, jak mój komputer spisuje się podczas zastosowań profesjonalnych. Po prostu przy pracy. Przygotowałem parę benchmarków dla was, które mają pokazać wydajność podczas zastosowań profesjonalnych. Później wam pokażę, jak się spisuje podczas renderowania filmów Adobe Premiere. Bo na takim programie po prostu działam sobie. Teraz zobaczcie sobie specyfikacje sprzętu. Komputer nie był podkręcany. Procesor na 3,8 GHz, karta graficzna na fabrycznych ustawieniach. Jedynie co ustawiłem, fabryczny profil na pamięciach RAM na 3200. Ok, teraz zobaczycie wyniki benchmarku wraz z temperaturami, jakie osiągał ten komputer. Ok, teraz najwyższy czas sprawdzić, jak on się spisuje podczas renderowania filmów. Pierwszy materiał to jest po prostu gameplay, który jest nagrany oddzielnie. Obraz, oddzielnie gra zarejestrowana, wszystko synchronizowane, wykluczone tło, więc program nie będzie miał łatwo, jak chodzi o renderowanie. Drugą próbką jest po prostu jeden z moich odcinków, który przygotowywał na ten kanał. Sprawdziłem czasy jego renderowania. Trzecią próbką to jest materiał w 4K. Kilka próbek ściągnąłem z internetu o tych samych parametrach różnych ujęć. Złożyłem je do kupy i wyrenderowałem. Oto wynik. Te wyniki zaprezentowane jednych zadowolą, drugich nie. Więc mam do was małą prośbę. Napiszcie mi w komentarzu, jak byście chcieli, żebym przetestował ten komputer pod zastosowania profesjonalne, pod jakie programy, jakimi programami, pod jakie gałęzie przemysłu działania tego komputera. Czy pod renderowanie filmów, czy grafiki fotorealistycznej, bo przygotowuję jeszcze jeden materiał, gdzie bardziej obszerny, jak już troszeczkę zmodyfikuję ten swój komputer, będę mógł procesor podpiąć na maksimum, kartę graficzną na maksimum, może coś tam z pamięciami RAM jeszcze powojuję, do tego dysk M2 dołożę i wtedy go sprawdzę, jak on się spisuje. Na podstawowych ustawieniach, na maksymalnych ustawieniach i sobie sprawdzimy, czy ma sens podkręcanie komputera przy zastosowaniach profesjonalnych. W sumie na tyle w tym odcinku. Na razie, cześć, pa!